już w tej chwili mamy informację, że jest tak potworne obłożenie, że pacjentki leżą na korytarzach. Kolejne oddziały szpitalne, kolejne szpitale są zamykane. Prosimy o pomoc i przyjdźcie tutaj, pomóżcie nam, żeby ten szpital wrócił, żeby wrócili nasi lekarze. Ochrona zdrowia jest ważna i jest apolityczna. Tu trzeba przeprowadzić dobre rozwiązanie. Dziękujemy, że Państwo przyjechaliście do nas. Walczymy o nasz oddział. My jesteśmy pełne nadziei. Dzisiaj pogoda jest wspaniała i wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale zbliża się okres grzewczy i wiemy, że każdego dnia będzie coraz ciężej oddychać czystym powietrzem, bo smog stał się w Polsce bardzo poważnym problemem. Na 50 miast europejskich 36 najbardziej zanieczyszczonych to są miasta polskie. Tak dłużej być nie może. Kolejny dzień kampanii. Dzisiaj rozpoczęliśmy w deszczu w Zakopanem. Tam rozmawialiśmy o zdrowiu, a już w Oświęcimiu, gdzie był głównym tematem smog, wyszło słońce i mam nadzieję, że to słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień, aż do Gliwic, gdzie spotykamy się z samorządowcami, rozmawiając o tym, co dla samorządu jest najważniejsze. Wierzę w te wybory, wierzę w samorząd, wierzę, że wszyscy razem damy radę te wybory wygrać, bo one są do wygrania. Naprawdę, to nie jest slogan. Jutro naprawdę może być lepsze, a to zależy tylko od nas.